Czyli to jest ten z parku, tak? Tak, to jest obiekt Polskiego Parku Narodowego. Pozwoli pan, że sobie przejdę, sfilmuję wszystko. Proszę bardzo. Ojejku. Ja jestem z gór. To u nas meble wyglądają inaczej. No troszeczkę. Wszystko troszkę jest inaczej. No właśnie niedawno była pani z Nowego Sącza. Aha, ja panu zaraz powiem, skąd jest. No takie rzeczy to podobnie wyglądają. Czyli może pan powtórzyć, jaka to jest nazwa i funkcja tego budynku? To jest ośrodek edukacyjny Poleskie Sioło. Mhm. Sioło to wieś, nie? Po rusku. Tak to, tak, tak to rozumieć. No tak, osada, siedlisko. Mhm. Wie pan co, to jest strasznie przyjemnie. Pan mnie wita przy drzwiach. Wszystko jest tak w zasięgu wzroku. No, to dopiero jest w trakcie organizacji. Aha, aha. Także, no ale już podstawowe wyposażenie jest, dlatego... Powiem panu tak, różne rzeczy w życiu widziałem, ale czegoś takiego nie widziałem. A może mało widziałem w życiu. Ale prawda, że tam za bardzo gdzieś poza granicą czy gdzieś to nie bywałem. Oj, ja to tak po kolei. Wow! Czy myśli pan, że ludzie mieli tej wielkości mieszkania, domy? Nie. Że pana na takiej wielkości dom, no to mało kogo stało. Polesie jest bardzo biedne. Było i jest w dalszym ciągu. Z tym, że dlaczego tak to jest zrobione, no bo trudno by było zmieścić. Robić kilka osad dla biednego chłopa bogatszego, dla jakiegoś dziedzica bogatego czy biednego. Także to jest wypośrodkowane. Dlatego na przykład jest dwa pomieszczenia mieszkalne, bo przeważnie w poleskiej takiej typowej chałupie to było pomieszczenie mieszkalne i pomieszczenie magazynowe, które się nazywało komora bądź klechta. Później w XX wieku, na początku, w niektórych bogatszych stronach, już pod koniec XIX wieku, robiono izbę jeszcze, tak jak tutaj. Izba była czym? Takim salonem jakby? Czyli coś w rodzaju współczesnego salonu. Co codzienne życie. Będzie chodził, sąd przyszedł jakiś znakomity gość, żeby było gdzie go podjąć. Ale z czasem się okazało, że no jednak ta izba będzie służyła ludziom też do mieszkania, bo wsie były przeludnione. Na przykład w Załoczu Starym, tam mamy muzeum, też badałem dokumenty, to w okresie międzywojennym tam mieszkało 10-15 osób w jednej rodzinie. Czyli siłą rzeczy ta izba musiała być wykorzystana do mieszkania, prawda? Ale mi się trafiło. Mam jeden zarzut. Idę tam od parkingu, nie wiem jak to się nazywa, wie pan, nie? Przy pomniku. Tak, tak. Idę i nie znalazłem drogowskazu, że jest chata. To znaczy, bo zaskoczyło to mnie jest, tu. Nie, proszę pozytywnie. Pana, to jest trzeci weekend dopiero otwarty i tylko weekend. Aha, ale to też miałem szczęście. To jest w trakcie organizacji jeszcze, dlatego no, mamy już szyld, także poniedzieli będzie zawieszony. A czy wie pan o sobie, to nie jest zarzut, ja tak mówię żartem, tylko mnie zaskoczyło, bo tak szedłem, właściwie szedłem po to, żeby, czy tu dojdę jakoś do brzegu jeziora, czy za daleko zaszedłem? Do Jeziora Wytyckiego? Tak. A to nie w tą stronę pan poszedł. Od parkingu można dojść już? No od parkingu to jest widać, jak się stanie na wysokości. Ale gdzieś tam potem jest tak, że... Po drugiej stronie szosy jest jezioro. No to widziałem taki wał. No to właśnie za wałem jest. Ale... Pewno wie pan, że Park Narodowy w Polsce to jest najwyższa forma prawna ochrony przyrody. Na bardziej ludzki język, żeby to przełożyć, to znaczy, że całość przyrody w Parku Narodowym jest pod ochroną. Nie ma mniej lub bardziej chronionych roślin, zwierząt, wszystko jest pod ochroną. No i Poleski Park Narodowy powstał 1 maja 1900,
90 roku, także jesteśmy młodym parkiem. Gospodarujemy na terenie około 10 tysięcy hektarów, tam niecałe 10 tysięcy hektarów. Otulina parku to jest prawie 15 tysięcy hektarów. Także średniakiem jesteśmy w skali Polski, jest to trzeci park o charakterze wodno-błotnym. Więc Błotny, bo chyba Biebrza najbardziej, nie? No Biebrza jest największym parkiem. Tam się mało... Tam co innego typu torfowiska, gdyż tam jest przewaga torfowisk niskich. Natomiast u nas występują wszystkie trzy typy torfowisk, czyli niskie, wysokie, przejściowe. No i mamy torfowiska o charakterze węglanowym, bagno bubnu, bagno staw. Natomiast pozostałe torfowiska to są kwaśne, pH. Większość terenów są to tereny Skarbu Państwa, ale też jest część prywatna. A duża zwierzyna? No, chruba, jęłoś. Jest. Ale na przykład policzone są? Wiecie ile? Tak, oczywiście. No, co roku się robi inwentaryzację zwierzyny, ptactwa, także król bagien łoś, ale szczycimy się ptakiem herbowym, żurawiem, gdzie tu jest bardzo dużo parlęgowych żurawi. No i proszę pana, mamy złotowiska żurawi, na jesieni zapraszam, koniec sierpnia, no to nawet 2-3 tysiące ptaków można zobaczyć w jednym miejscu. Dlaczego to robią? One na bagnie Buchnów, na bagnie Staw nocują. To bagno jest zalane wodą. Z tym, że poziom jest niewielki, to jest kilkanaście centymetrów, czy tam 20 parę. I ze względu bezpieczeństwa. Aha. Zlatują się, one tam nocują. Jeżeli drapieżnik idzie, no to wiadomo, słychać go w wodzie dobrze. Poza tym te wielkie stada żurawi są pilnowane przez stare samce, doświadczone takie. I te stare samce żurawi stoją zawsze na jednej nocy. Wokół tych stad stoją na jednej nocy. A w wodzie? No nie. W wodzie. Aha. Ale dlaczego na jednej nocy? No. To jest pytanie, bo w drugiej trzymają kamienia. No. Po co żurawiowi kamień? No nie wiem. To jest sposób, bo jak ten strażnik przyśni mu się, prawda, zacznie spać, no to wypuści kamienia. I go obudzi. Kamień chlupnie do wody i go obudzi. Super. To jest taka super legenda, opowieść poleska o tych... No tak trochę już rozumiem, ale nie można nazwać, że lasy to są jakieś bory nieprzestępne, tylko raczej tak się łatwo dość porusza. Nie, po lesie to jest kraina bagien, kraina moczarów. To są takie miejsca, gdzie przyroda rządzi się swoimi prawami. Bez ingerencji zupełnie człowieka. Człowiek bardzo rzadko zachodzi. No a że spacer po bagnach wciąga, to trzeba mieć na uwadze, bo i dosłownie, no tak, tak, jeżeli tak, tak, się w takie bagno, to widzieliśmy na filmie nieraz, że na zasadzie... Nie, nie chciałbym. To jest tak jak wpadnięcie pod krę albo jakby lawina, to są takie... Ale ratunku praktycznie nie ma, ja się tak zarwie pod człowiekiem. No ale drugie znaczenie tego przysłowia jest takie, że to jest tak interesujące, ciekawe. Badać tą przyrodę, szczególnie nocne badania, no oczywiście w parku nie wolno przybywać w porze nocnej. Ale poza parkiem, czy w ramach obowiązków, jeżeli się prowadzi te badania nocne, naprawdę dużo wrażeń to dostarcza. Ja chodzę po bagnach całe życie. Ale nie pierwszy parking i widzę tak zorganizowane miejsce. Wódce z solarem, nie wiem po co jeszcze. Drewno na opał dla ludzi. Taka bardzo duża wiata, tablice informacyjne. Proszę, jakie oznakowanie? Ścieżka Dom Dominik,
zielona ścieżka, szlak turystyczny czarny i czerwony tutaj. Jak na razie polecam, powietrze jest to znakomite, płuca się napełniają, aż przyduszają. Jeżeli ktoś się tutaj wybierze, to kierować się na miejscowość Urszulin przy takiej główniejszej drodze. Ja się wpakowałem od drugiej strony, bo z północy jechałem. Mogłem też jechać na Urszulin, ale pojechałem tak, że oczywiście nawigacja się pomyliła, ponieważ nie było zasięgu, więc na Urszulin i potem naprawdę jest tylko parę kilometrów do tych wszystkich ścieżek. Uszedłem może 100 metrów niecałe i jest kolejny znak. I człowiek czuje się dobrze, bo wie, gdzie idzie. To jest taki charakter domów na Podlasiu i na Polesiu, że drewniane są bez tego omszenia, co jest w górach. Ściany drewniane. To jest oczywiście jakiś odnowiony albo nowy, zbudowany, ale stare budownictwo tak samo jest robione. I patriotyzm w wielu miejscach upamiętniony, upamiętniający wydarzenia i kolejna taka przystań. Ja bym polecił to miejsce, bo do niego można dojechać samochodem. Ja tu przyszedłem z 4 km z bocznego innego parkingu, a to miejsce to jest tutaj. Trudno powiedzieć od którego miejsca, ale no, potem powiem. Powinno się dojechać z miejscowości Pieszowola, gdzie jest przystanek autobusowy, 4,9 km do tego miejsca, bardzo fajnego, dojedzie się taką drogą utwardzoną. Tak tu chronią kury, o tam kurka jest, przed ptakami drapieżnymi.